Teraz na przykład jednym z takich pytań, takich testowych, jest to rozwiązanie, słuchajcie Państwo, którego nie było wcześniej, to jest rozwiązanie freehand, tak, tutaj drawing, tak, które pozwala na odpowiedź rysowaną. Ta odpowiedź rysowana, ja pokażę za chwilkę, jak to działa. Jak dodamy sobie taką odpowiedź rysowaną, powiedzmy, że pytanie pierwsze. Tu ustalamy sobie ile punktów, oczywiście tak jak zwykle. Na tym się już tam nie skupiam. Możemy też mieć w tle jakiś obraz na przykład, tak, tutaj lub zdjęcie. Może to być jakiś szkielet, schemat, cokolwiek, na którym tam na przykład uczniowie muszą coś dorysować, powiedzmy. A może to być po prostu czyste pole. Jak ja to zapiszę może, żeby pokazać, jak to działa. No i teraz takie pytanie, słuchajcie, wygląda mniej więcej, jak sobie podejrzymy i uczeń to samo będzie widział, wygląda mniej więcej następująco. Proszę zobaczyć, mamy taki ładny edytorek i tutaj za pomocą, tak mniej więcej jak my dzisiaj przed chwilą, żeśmy sobie tutaj możemy kolorów, tak, tutaj różnych, możemy rysować sobie na przykład różne elementy, chociażby tutaj może coś z sieci komputerowych, na przykład oznaczenia jakichś urządzeń. Wiecie Państwo, że to jest też jeden z elementów, tak, tutaj znajomość jakichś tam schematów, czy jakichś oznaczeń, tak, tutaj powiedzmy, że na przykład tutaj zbudowałem sobie taką prostą sieć, tak, tutaj i to wysyła oczywiście uczeń jako jeden z elementów całości. Taki element, jak tutaj widzimy, on jest oceniany oczywiście osobno przez nauczyciela później. Ale widzimy, że tutaj za pomocą tych narzędzi prostych można sobie spokojnie rozrysować, nawet napisać jakiś tekst, coś podkreślić i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego jak na przykład gap fill, to jest odpowiedź, no może tutaj znowu pokażę, zademonstruję. Wezmę sobie, dodam mi pytanie drugie. I tutaj wprowadzamy jakiś tam tekst, tak, tutaj, no powiedzmy, że w dużym uproszczeniu wezmę sobie na przykład stolicą Francji jest. I tutaj chcemy, żeby uczeń odpowiedział mi, co jest stolicą Francji. Wówczas tutaj możemy zastosować właśnie to pytanie. I oczywiście to może być dłuższy ciąg i tutaj po prostu wypełniamy luki, które zostawimy uczniowi. Ja to zrobię tak, że tylko zostawimy sobie jedną rzecz, ale chcę tylko wam pokazać, że tutaj jak pod spodem jest tutaj coś takiego jak more options, tak, czyli więcej opcji. I tutaj mamy, w jaki sposób będziemy oznaczali te odpowiedzi. I ten nawias kwadratowy umieszczamy sobie po prostu tutaj. Domyślnie tak jest, natomiast jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, to tam można właśnie na dole sobie to ustalić. I tak dalej, tutaj możemy pisać oczywiście dalej, ten tekst może być po prostu rozbudowany, tu można też wprowadzać wartości liczbowe i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko oczywiście potem będzie automatycznie sprawdzane w momencie, kiedy zatwierdzimy, to za każdą taką odpowiedź poprawną jest po jednym punkcie. Ja tutaj zatwierdzę, może tutaj w tym przypadku będzie to jeden tekst. Jeszcze raz podejrzyjmy. O, tutaj mamy jedną tylko odpowiedź.